Wyzna! O, to nie, ten, pytanie. Czasem się przegina i histeryzuje. Ja histeryzuję? No. Przestań, nie mogę tego powiedzieć. Możesz, przyznaj się. Cześć, jestem Mariusz. A ja Jacek. I dziś zagramy w Komplotka. No o, wyzwanie. Wyznanie! A, wyznanie. Wyznanie, musisz coś wyznać. Ja myślałem, że to tak jak w butelkę. Pytanie, patrz, pytanie. O. Mariusz, czy twój ojciec w końcu zrozumiał, że ma super cool syna? Na pewno zrozumiał, tylko jeszcze mi o tym nie powiedział. Ile ramion ma ośmiornica? No wiadomo, że 8 przecież. No, dziękujemy, do widzenia. Co musiałoby 16 się... 16 ma pewnie. Jak 16? No bo jeden ten ma dwa ramiona. 8 ma tych macek. Macek, ramion? O, czy nie ma ramion? Nie ma ramion ośmiornica, nie ma. Ośmiornica nie ma ramion, nie ma ramion. No pokaż. Spadaj. Pokaż. Poszedł. Pokaż. Poszedł. No czytaj. No poszedł. Czytaj. Co mu musiałoby się wydarzyć, abyście do siebie wrócili? O! Apokalipsa! No! Nie ma takich pieniędzy. Nie, nie, nie. I nie ma niczego, nie. Nie. Dwa razy w to samo błoto się nie wchodzi. Jakie dwa razy? Przecież my się rozstawaliśmy z 30 razy i 30 no razy. No to jakby wystarczy. Do siebie wracaliśmy. Wystarczy. I teraz koniec kropka. Koniec kropka. Tak. Dziękuję. Plotek napisał kiedyś, że się rozstaliśmy i to było właśnie zakończenie. Zakończenie. Tak. No, tak. Ty wyznajesz. Ja wyznaję. Ty wyznajesz. To może wyznam, jak byłem w mafii wózkowej i policja przyjechała i mojej mamie całą chałupę przetrzepała, bo z wózkiem z zakupów ze sklepu wracałem, bo nie było toreb i mam wyrok. To tylko już chyba kazach nie przebijesz. Moja mama miała rewizję, bo się okazało, że w tym owym markecie nagminnie kradną wózki i ja byłem posądzony o to, że jestem w mafii wózkowej. A ja ci na dołek przyniosłem buty, bo cię zamknęli w klapkach i nie chcieli ich przyjąć. Ja mówię, no tam zbarznie. A najgorsze było to, że jak mi robili rewizję, to byłem w takich czerwonych, śliskich dresach Adidasa, a pod spodem miałem stringi. I musiałem się wypiąć przed policjantem. A to ja się nigdy nie wypinam przecież. Dobrze, to ja może lepiej zakręcę kołem plotka. Proszę spowiadać się z ukończonych szkół i kursów. No, ja żadnej nie skończyłem. Jak nie skończyłem? Nie no, skończyłem. No podstawową, średnią, później rzuciłem studia na drugim roku, żeby być fryzjerem. Co mi odbiło, nie wiem. Dziennikarstwo rzuciły, tak to no. Byś był szanowanym panem dziennikarzem. Tak, był jak Elżbieta Jaworowicz, czekaj, to nawet tak usiąść nie umiem. A ja skończyłem, no ja skończyłem zarządzanie i marketing. O, wielkie, ja wielkie inwestycje. Kręcę. A może ty teraz zakręcisz, proszę. A, dobra. Możesz mi wyznać miłość po raz milionowy. No, na pewno, na no pewno. No to też wyznanie, będziesz miał z głowy. No to ja też wyznam coś kryminalnego. Co? Ja kiedyś, żeby spróbować, jak to jest coś ukraść, ukradłem 4 piwa na stacji benzynowej. No wiem, bo byłem przy tym. To no. Po tym, jak rozbiliśmy dwie butelki wódki, to było w moje urodziny chyba, czy nie? Nie, to wszystko pomyliłeś, to było co innego. Może wyjdziemy po prostu na gajów przestępców. Tak, kryminaliści! Tak, kryminaliści. Boni i Klajc, tak. Też te kryminaliści, no zamkną nas. No. Najbardziej skandaliczną rzeczą, którą robię inaczej niż wszyscy, to, że nienawidzę zupy pomidorowej. Jak wszyscy Polacy kochają, ja nienawidzę. A ja nigdy nie lubiłem mielonego kotleta. Ja też nie. A świnko. To ja kręcę. Co robicie poza Google Box? Niech pomyślę. Nic nie robimy. Wymień 3 wady kolegi. Którego kolegi? No ciebie przecież nie kolegi, którego tu nie ma. Chrapie jak zażynane prosie. Tylko mam się na to opiję. Nie, nieprawda. Mam na to dowody. Jakie mam dowody? Mam nagrane, jak byliśmy razem nad morzem. No to wtedy się upiliśmy. Nie upiliśmy się. Ty chrapiesz po prostu niemiłosiernie. Mhm. Czasem się przegina i histeryzuje. Ja histeryzuję? No. Ja histeryzuję? No. To ty histeryzujesz, ty zawsze histeryzujesz. No oczywiście. Oczywiście, że tak. No dobrze, nie nakręcaj się, pamiętaj. Spóźnialski jest. Bezczelny jest i to tak bezczelny na maksa jest. Dzięki temu, że mi się łatwiej. Co? I leniwy jak diabeł, leniwy. Nie jestem leniwy, jestem pracowity, tylko jakby oszczędzam siły na zaś. Na zaś na co? Na emeryturę? Tak.
Wyznanie. No to bardzo proszę, bardzo nie, proszę. Nie, wyznawaj, ty zaczynaj. Ja nie wiem. Ja nie żyję skandalicznie tak jak ty. No to ja wyznam, że ja jestem uzależniony od mleczka w tubce. Jak kupuję mleczko w tubce w sklepie 50 metrów od mojego domu, to nigdy nie mogę donieść nawet na klatkę tego mleczka, bo wszystko wyssam. Dziękuję. A ja wyznam, że jestem takim leniem, że większość życia spędzam na kanapie i sobie znalazłem taką pracę w telewizji, że też jestem na kanapie. To żadne wyznanie, to wszyscy wiedzą. No wyznanie, no, ale nie wszyscy wiedzą, że ja jestem taki leniwy. Na tapczanie ale dobra, żeby do tego stopnia być leniwym, że nawet dostać dobrze płatną pracę i nadal nie ruszać się z kanapy? No ty to masz szczęście. Bo... O nie, pytanie. Pytanie. Nie rozstrzygnięte, nie rozstrzygnięte. To ja zakręcam. Nie wiadomo co. Jaką macie radę na utrzymanie przyjaźni po zakończonym związku? Ja wyznaję całe życie zasadę, pomijając tam niektórych moich byłych, tam chyba ze dwóch, to się przyjaźnie koleguje ze wszystkimi. Jak się komuś mówi przez długi okres czasu, że się go kocha i nie ma jakichś ciotodram, nic się wielkiego nie dzieje, to nie ma powodu, żeby się z nim później nie kolegować, bo to ze względu na szacunek, lojalność, wspólne wspomnienia i jakby... A poza tym praca i hajs to zawsze jakby łatwa sytuacja, jak w naszym przypadku. No a ty? Co? No ty już wyczerpałeś temat. Co zgodzi, no. Wasza największa życiowa wtopa? Pracowanie przy kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. No, ja pracowałem przy wizerunkach i w którymś momencie dostałem propozycję pracy z rodziną prezydencką, wtedy z rodziną kandydata i z tymi wszystkimi przybocznymi. No, ale to była ciekawa przygoda i miało to wyglądać trochę inaczej niż wyglądało w rzeczywistości, to się zgodziłem. Ale w pierwszej chwili, kiedy się orgnąłem, że jest niefajnie, to nie wymiksowałem. A ty czesałeś też kalafiora Beaty Szydło? Czesałeś. No kalafior to takie taka... ding, 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 ding. Stare baby noszą takie pierścionki, takie ding, ding. I to wygląda jak kalafior położony na głowie. No, a po trzech dniach jak zwiędły kalafior to wygląda. No. Szybkie strzały. Szybkie strzały. Co to są szybkie strzały? No na twarz. Forsa. Miłość z bogatym. Kotki. Pieski. Chyba żona pieska. Zdradzać. Ani jedno, ani drugie. No już jak muszę to zdradzać. Jajeczka. Kiełbaski. No to wyznam wam, że... czuję się bezpiecznie. No, bardzo długo tak miałem, teraz już trochę odpuściłem, a to przez olejek CBD, że jak nie miałem pełnej lodówki, takiej wypchanej pod brzegi, to nie miałem poczucia bezpieczeństwa. Nie wiem, czułem się jak okupantka, bo oni tak mieli za okupacji, że wiecznie głodni i później babcia miała na przykład całą lodówkę i to poczucie bezpieczeństwa. Wyznam wam, że jak mam dużo pieniędzy na koncie, a to się zdarza dość rzadko, to nie śpię po nocach, bo tak myślę, co by sobie kupić i na co by to wydać i finalnie nie kupujesz, rozpierdolisz te pieniądze i spać nie możesz. I jesteś zestresowany. Jak dzwonię kozak pożycz, to też znowu nie mam, wy to mnie wszyscy doicie. No tak, wszyscy do mnie dzwonią. I spać nie możesz wtedy, jesteś taki, jak ci chcę zepsuć humor, to zawsze mówię pożycz pieniądze. Jak trwoga to do kozaka, bo kozak zawsze ma. O, myślałby kto. No. Już nie pracujesz, to nie masz. Mamy jedną robotę, to my tyle samo zarabiamy. Ariusiur? Płacą ci tam więcej? Ale nie interesuje. Co? Dodatek dostałeś dla singla? Tak, motywacyjny za psa. 500 plus. Piesowe plus. Wymień wszystkie planety Układu Słonecznego. Mars. Ziemia. Mars. Jowisz. Saturn. Neptun. No i wszystkie. Co was najczęściej rozczula? Mnie zwierzątka rozczula. Futerkowe małe. Zwierzątka. I kreskówki. Tak, absolutnie ludzie mnie nie rozczulają. I kreskówki. Nie. Kreskówki. A tak to nieszczęście ludzkie, tragedie, kataklizmy. Jakby niekoniecznie. O. Na co... To pytanie typowo pod nas. Mm-hmm. Uwaga. Na co przehulaliście najwięcej hajsu? Na wódę. Wiadomo, na wódzicu.
na imprezy. Kozak zawsze opowiadał, bo my nie mieliśmy żadnych wspólnych pasji. Ja zawsze mówię, Mariusz, nie da się zbudować związku, jak się nie ma wspólnych pasji i zainteresowań. Na co Mariusz z nonszalancją zawsze mówił, jak to nie mamy wspólnych pasji i zainteresowań? A muzyka klubowa jest sommelierstwo? Tak. I kiedyś pamiętam, dostałem wypłatę w piątek o godzinie 17:00, poszliśmy do klubu Utopia i już w sobotę o godzinie 5:00 rano tej wypłaty tak, nie było. To była najlepsza impreza. Kupowaliśmy szampana na kieliszki, jak do całej butelki nie można 90 zł kosztował kieliszek i tyle tam lali. Kto bogatym zabrać, ale to było jakby Mariusz. To biedni wtedy byliśmy. No nie, bo za chwilę premia przyszła, ale to było preludium do życia w showbizie. Na bogato. Wytańczyliśmy sobie tak, to. Tak. Wytańczyliśmy, tak. Tak, to teraz taniec z gwiazdami przed nami. Tu, tu, ru, tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Mam taką samą cechę jak mój pies. I jak jest chodnik i są te linie łączące chodnik, albo tory tramwajowe, coś to przecina, to zawsze z psem to omijamy i musimy przeskoczyć, nigdy na to nie nadepniemy. Wyznam wam, że przed snem 3 razy chodzę na balkon sprawdzić, czy tam przypadkiem kot nie śpi. I dopiero jak to robię 3 razy, to idę spać. Ty się, Mariusz, kochałeś w Bajce Jeżowskiej. Przestań, nie tak, mogę tego powiedzieć. Możesz. Przyznaj się, ty jesteś psychofanem Majki Jeżowskiej i się w niej kochałeś. Wyznam wam, że teraz, aktualnie, mam nadzieję, że już niedługo, bo się przeprowadziłem ostatnio i przeprowadziłem się do kamienicy, która jak się wpisuje adres w Google, to wyskakuje 7 miejsc, których najbardziej straszę w Polsce i mam ducha w domu. Bo było tyle zgonów, tyle trupów, że tam strach mieszkać, znajomi się boją do mnie przychodzić i dzieją się dziwne rzeczy i się wyprowadzam. No coś tam się otwiera, coś skrzypi, raz mnie w nocy sparaliżowało i miałem takie wrażenie, że ktoś mnie dusi. O, to ja wyznam wam... A ja wiem co, ja... Wyznam wam, że jak byłem w szkole średniej, w przedostatniej klasie, przyjechałem z moim najlepszym ówczesnym przyjacielem do Warszawy. Zatrudniliśmy się w knajpie, pewnej takiej kultowej knajpie na polu mokotowskim i byliśmy tam częścią jakiejś obsługi, coś tam, nie wiem. I tak mnie ci ludzie którzy tam byli, ci goście, że z zemsty jak już odchodziłem, to nasikałem do beczki z ogórkami. Takiej wielkiej. Wyznanie. Nie, bo ja nie mam kontrowersyjnych rzeczy, jestem nudny po prostu jak ten... Plotek. Co teraz będzie? Co nie to będzie teraz? Może Mariusz będzie zadanie plotka. Panowie, swoje lata macie, czarpar znacie. Dostaniecie karteczki, a my za co? A, zapodamy wam pytania, czyli co? A, czyli ile o sobie wiecie? Ja będę na pewno o tobie wszystko wiedział. A ja o tobie nic. Jedźmy z tym. Jedziemy z koksem. Wog Madonna. Zakazany owoc. Dotnie tańczyć zakazany owoc, ktoś krąży mi nad głową. Zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Wszystko. Pożycz kasę. Nie wiem. Wszystko to ciebie. A, no tak. No tak, no tak. Tylko nie masz mi się pisać, że kebab. Frytki. Kebab. Nieprawda, frytki. Nie znoszę kebabów. 150 tysięcy. 144. Uuu, dodałem ci. Maleńka. Znajmę dobre serce. Cebula to się pisze przez zwykłe czy kreską? Czytam cebulę, ty. Cebula. Mleko. Jacku. O! Chociaż jedno! Ale i tak się podziwiam, bo myślałem, że nawet coś innego. Dobrze, no to ja wam wyznam wam, że mieliśmy też w innym mieszkaniu sąsiadkę na dole, która i robiliśmy kiedyś jakąś turbo imprezę przebieraną w domu i ja od niej pożyczyłem jej suknię ślubną i tak w niej tańcowałem, że zniszczyłem, nie nadawała się ta suknia do niczego, latałem po mieście, szalałem i suknia z białej zrobiła się czarna. Znaczy miała taki efekt ombre, bo góra była biała, a dół był czarny.
Jacek, lubisz chłopa Mariusza? No, mam wyjście. Czy nawet jak nie lubię, to muszę mówić, udawać, że lubię, żeby wszystko, żeby rodzina była cała i w komplecie i w porządku. Sebuś, ja zaraz wracam do domu, ty nic się nie martw. No, na pewno. Którzy komentatorzy GogoBox są waszymi ulubionymi? Do zobaczenia. Mam nadzieję, że sprawiliśmy wam odrobinę przyjemności. I pamiętajcie, więcej zobaczycie w kole Plotka Ekstra. Link macie w opisie. Uhu! Całuski! Pa, pa, dzięki, że wytrzymaliście z nami. Niech wam się wiedzie i nie dajcie się, będzie dobrze. Do zobaczenia. Dobrze. Pa, w lepszych pasach.